W szpitalu powiatowym w Jaśle zakończył się remont oddziału pediatrii i alergologii. Obecnie oddział jest wyposażany w sprzęt, który pozwoli leczyć małych pacjentów. Prace budowlane trwały pół roku. Zrobiliśmy całą przebudowę oddziału pediatrii, czyli wymieniliśmy wszystkie instalacje, okna. Przebudowie podlegały wszystkie pomieszczenia. Sale są w tej chwili dostosowane dla matek, które będą również z dziećmi, z wyposażeniem w specjalne łóżka, takie, które możemy gościć te matki i opiekunów, żeby te dzieci czuły się bezpiecznie. Przebudowie uległa również sala intensywnego nadzoru, sala dla małych dzieci, cała izba przyjęć. Zrobiono izolatki, które są istotne w okresie COVID-u, także jest możliwość izolacji pacjentów, którzy tego wymagają. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu dotacji pozyskanych przez szpital z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Inwestycja kosztowała 3 477 000 zł. Udało się nam pozyskać środki zewnętrzne z RFIL-u 1 800 000 zł. 1 200 000 to są środki budżetowe powiatu jasielskiego i 477 000 to są środki szpitala specjalistycznego w Jaśle. Oddział po przebudowie został dostosowany do aktualnie obowiązujących standardów. Przy pacjentach będą mieli możliwość przybywać w nocy także ich opiekunowie. To będzie oddział mający 24 łóżka z podziałem na odcinek dzieci starszych i odcinek dzieci młodszych. Tak, wszystkie sale zostały wyposażone w specjalne fotele, które można rozkładać w godzinach nocnych po to, żeby opiekun mógł sobie odpocząć i być bezpośrednio przy dziecku.